Siema, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj film, w którym będziemy testować przynęty z AliExpress. Takie oto pudełeczko. Mamy tutaj chyba 30, około 30 tant. My już społowiliśmy. Was zapraszam na film. No i miłego oglądania. Także trzymajcie kciuki. Jeżeli film Wam się spodoba, to oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja. No i widzimy się przy następnym filmie. Co to jest? Znowu szczupak. Ja pierdolę. I znowu taki kurwa kurwa. Przypon do wymiany na pewno. Bo wlazł mu między zęby. Taki kruciak. Poszedł. No jeszcze wiem, no tam musi mieć już 30. O, ja wiem. Siedź. Na pół tamty. Oj, ta u mnie też będzie fajna. Podbierzesz ją? Piękna. Aż kołowrotek odjeżdża. Nie, no takich dużych to my tu wtedy chyba nie łowiliśmy. No kuźwa, znowu jej brakuje trochę, ale jest gru... No nie, trzy dychy są. Trzy dychy są. No to druga. Mam nadzieję, że ten film nie wypadnie. Ale pięknie, podoba mi się to. Nie wiem, że ci się to podoba. Po to cię tu zabrałem, nie? No, a moja, ile bym cię miała? Chodź tu. O Jezu. Śliskie te. No nie wierzę. Ta ma 25. Ej, całkiem waleczna zdręga. Piękna jesteś. Zaraz się zmierzymy. Pójdziesz do podbieraczka, do koleżanek. O, całą gumę zażarła. Puściła. A few moments later. Siedzi. Nawet nie ma pracy, nie jeździ czasu. Bardzo ładna. O, ta była trafiona przez coś. Nie trafiła, wyślizgła mi się. A ja to samo. Proszę. Czerujemy. Czerujemy. Adrian jak zabierze na ryby, to nie ma chuja we wsi. No jak? Lokalny przewodnik, zapraszam na wycieczki. Zdręgi. Na spinning. Adrian bierze 200 za tripa. Chcesz powiedzieć? Bo akurat zwijam, nie mogę rozmawiać. Ta jest fajna, no.
podebrać ją? Ta już ładnie kopie. Chyba, że to nie wzdręga. Ale kopie konkretnie. Ej. Lim? Nie, wzdręga. Ale w pierwszej chwili też pomyślałem, że lim, bo się taki... Taki pysk zrobił. Pysk zrobił, mówię, kurde, lim chyba. No. Piękna. Złociutka taka. Także widzicie, film pod tytułem Czy przynęty z AliExpress łowią ryby? No oczywiście, że tak. Co prawda tamta musiała swoje odleżeć, ale zobacz jak ją wciągnęła. Nawet jej nie widać. Cała w pysku. Jak się mieni. No jest piękne. Cała tamta w pysku. Tak pięknie biorą te wzdręgi, że zobaczcie to, jeden kolor jest kosą totalną, została mi ostatnia sztuka, ale z ciekawości założę coś innego, spróbujemy takim kolorkiem, czy będą na taki kolor też reagowały, główeczka 2 gramy. Taka perła z herbatą, można by powiedzieć, kolor. Zobaczymy. Jest i kolejna ryba. U Mariusza to samo. Mariusz pobiera właśnie swoją. A ja będę musiał podebrać swoją. Opa. Nawet sama zbiera. No piękne są te ryby. Normalnie kolorki mają bajeczne. Opa. Momencik. Piękne. Twoja? Dobra. Zobaczcie, ile tego już tam jest. Na końcu wam wszystkie rybki pokażemy. Dobrze, my kończymy. A oto rybki, jakie udało się dzisiaj złowić. Ale to jest ciężkie. Piękne wzdręgi. Dobra, wyciągamy, podbieram to. Jeszcze raz, kończymy. A to rybki, jakie się udało dzisiaj. No mi, ale to gdzie? Ładnych parę kilo tu jest, naprawdę, nie? Dobra, kończymy. Zaraz rybki uwalniamy i... Lecimy do domu. Z wami się już żegnamy, także trzymajcie się i do następnego. Siema!